Cześć, witajcie na kanale Nudzi Mi Się w nowym, ekscytującym poradniku z serii Python od podstaw. W dzisiejszym odcinku opowiem o instrukcjach warunkowych. Zapraszam. Na początek może takie nieco filozoficzne pytanie, czy by było nasze życie, gdyby nie możliwość podejmowania decyzji? I nawet teraz, jak do Was mówię, podejmuję jakieś decyzje, a dokładnie to mój umysł podejmuje decyzje. Mam na myśli choćby gestykulację. Jak widzicie, cały czas ruszam gdzieś rękami. To nie jest jakoś wcześniej zaplanowane. Nie mam tu choreografii, nie jestem aktorem, żeby dokładnie planować nad swoją mową ciała. Tu też nie o to chodzi. Tu pozwalam jakby mojemu mózgowi funkcjonować i dobierać jakby te ruchy niezależnie ode mnie. Jakby nie do końca świadomie wykonuję. Ale chodzi mi o to, że cały czas jakby podejmujemy decyzje, że to jest jakby kwintesencja życia. I podobnie jest też z komputerami, z programami. Tym właśnie komputer się różni od zwykłej maszyny liczącej, jakim jest kalkulator, że właśnie możemy zaprogramować podejmowanie jakiejś decyzji. Od prostych decyzji pod tytułem, jaki ma nam zwrócić wynik, w zależności od tego, co dostanie na wejściu, czyli od informacji, jaką otrzyma, po jakieś właśnie bardziej skomplikowane zagadnienia związane choćby ze sztuczną inteligencją, gdzie też właśnie otrzymuje dużą ilość informacji i na podstawie analizy tych informacji jest w stanie podjąć jakąś decyzję, mniej lub bardziej trafną, ale właśnie na tym polegają te algorytmy uczenia, że z każdą kolejną partią informacji coraz bardziej stara się podejmować trafne decyzje w oparciu o wiedzę, którą już wcześniej zgromadził. Ale to już takie wybieganie w przyszłość. Nie będziemy w tym odcinku zajmować się konstrukcjami właśnie związanymi ze sztuczną inteligencją. Chciałem tylko tutaj po prostu tak zasygnalizować, jak to wygląda, że do czego takie konstrukcje mogą się przydać. Bo tak naprawdę te konstrukcje stanowią jakby fundament programowania. Bo jak już mówiłem, życie jest cały czas skonstruowane z podejmowania jakichś decyzji i tak samo pisząc program też ten program zachowuje się bardziej interaktywnie, bardziej jest nam przydatny, kiedy może właśnie podejmować jakieś decyzje. No i dzisiaj właśnie skupię się na takich prostych decyzjach, omówię podstawowe konstrukcje warunkowe, podstawowe instrukcje. Posłużyłem się tutaj między innymi instrukcją if, która jest takim typowym warunkiem właśnie decydującym o tym, jaką decyzję podejmie komputer. Zajmiemy się też taką prostą pętlą while, która też opiera się na instrukcjach warunkowych. Nie będę jakoś specjalnie dużo o niej mówił, ponieważ te same konstrukcje warunkowe, które wykorzystamy w instrukcji if, te same konstrukcje warunkowe możemy stosować w pętli while. Więc nie będę jakoś się bardzo nad tym zagłębiał. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo mocno oparty na przykładach. Więc nie będzie tak jak poprzednio, nie będzie dużo teorii, nie będę opowiadał o pudełkach i zmiennych, tu już będę tylko mówił o zmiennych w kontekście właśnie tego, co dostajemy, czyli informacji, którą dostaje nasza instrukcja warunkowa. No i na koniec będzie też dla Was takie zadanie, które mam nadzieję będziecie chcieli rozwiązać, żeby właśnie zdobyć jakąś praktyczną wiedzę, praktyczne ćwiczenie wykonać związane już z programowaniem, czyli już proste zadanie, które będzie trzeba wykonać. Ale na razie nie uprzedzajmy faktów, przejdźmy do naszych ćwiczeń, do naszych przykładów. I tu już sobie wypisałem takie przykłady. Jak widzicie, na początek zadeklarowałem prostą zmienną status, która jest zmienną boolowską i pokazuje na wartość true. Tu poniżej mam jeszcze dwie pozostałe opcje. To też zaznaczę, bo o tym nie mówiłem w poprzednich odcinkach. Przy pomocy takiego hasza określa się komentarz, czyli to, co tutaj jakby jest zaznaczone tym haszem, tego nasz program nie wykona, po prostu to zignoruje. Wszystko, co zakomentujemy, to jest po prostu ignorowane przez program, nie potrzebujemy jakby tego mieć, ale czasami sobie można po prostu taki komentarz przygotować, zapisać jakąś instrukcję w komentarzu, choćby po to, żeby łatwiej było, na przykład w moim przypadku, przełączać się między tymi instrukcjami i pokazywać, jak poszczególne deklaracje wpływają na wyniki tego, co się dzieje.
Więc już jak mamy tutaj ten status, to teraz możemy sobie wykonać najprostszą instrukcję warunkową, czyli zrobić tego ifa i sprawdzić status. Jak widzicie, nic więcej nie napisałem, tylko jest jeżeli status. Więc już tutaj, jak chcę to powiedzieć głośno, jeżeli status, znaczy, że musi być jakaś wartość prawdziwa. Czyli musi status właśnie wskazywać na prawdę. Więc w tym przypadku nasz print właśnie się wyświetli jako status prawdziwy. No i możemy to szybko sprawdzić, więc muszę załadować do pamięci tą naszą instrukcję. Musiał się tutaj silnik zainstalować. Więc dodaję do pamięci tutaj instrukcję. Jak widzicie, po dodaniu do pamięci się pojawił taki znaczek, że jest instrukcja w pamięci, czyli jest ta zmienna już załadowana. No i teraz będę mógł sobie wykonać poszczególne fragmenty kodu. Wy prawdopodobnie nie będziecie mogli takiej sztuczki tutaj zastosować, dlatego że ja tu mam już w moim edytorze zainstalowane kilka wtyczek, które właśnie pozwalają na takie sztuczki. Więc na koniec tych przykładów tutaj jeszcze Wam pokażę, jak Wy możecie uruchomić właśnie swoje zadania, jeśli nie macie zainstalowanych odpowiednich wtyczek. Ale na razie wróćmy do przykładów. Tu pierwszy właśnie przykład, czyli jeżeli status, czyli powinien nas zwrócić wartość status prawdziwy. I dokładnie tak się stało, mamy tutaj odpowiedź status prawdziwy. Drugi przypadek, no to sprawdzamy, czyli znowu pytanie, jeżeli status równa się prawdziwy. I tu chcę zaznaczyć, że w przypadku programowania zwykłe równa się, to oznacza przypisanie zmiennej wartości. Czyli tak jak tutaj macie, to jest przypisanie zmiennej wartości. Natomiast jeśli porównujemy różne wartości, no to używamy takich dwóch znaczków równa się i w ten sposób jakby komputer wie o tym, że ma porównać dwie wartości, a nie przypisać do jednej wartości wartość drugą. Więc to jest dosyć istotne. W Pythonie prawdopodobnie jakbym tutaj zrobił pojedyncze równa się, no to zwróci błąd. Możemy szybko to sprawdzić. Tak jak widzicie, od razu dostaję komunikat o błędzie. Ale w niektórych językach programowania taki błąd może przejść, czyli możemy zadeklarować w ifie wartość jakąś i wtedy nawet chodzi taki mem po internecie, że ktoś właśnie źle zaprogramował robota i robot zamiast mieć pytanie, czy zabić ludzkość, no to ma w podstawie niezmiennej zabić ludzkość, więc dlatego trzeba na to naprawdę uważać. Mówię, w Pythonie jesteśmy o tyle bezpieczni, że nam po prostu taką konstrukcję wyświetli jako błąd. No ale dobra, już bez tych takich odskoczni, bez tych takich dygresji przejdziemy do tego przykładu i jak widać już jak poprawiłem, czyli mamy porównanie, status jest true, więc dostaliśmy informację, że status prawdziwy. No i mamy tutaj jeszcze jedną opcję. To, co mówiłem na początku, że dobrze napisany, właśnie choćby nazwy zmiennych dobrze napisane po angielsku mogą sprawić, że nasz kod wygląda jak tekst po angielsku. No i macie prosty przykład właśnie tego, takiej sytuacji, gdzie mamy, jeżeli status jest prawdziwy, no to wtedy ma się wykonać print, czyli wyświetl, i status prawdziwy. Więc mamy praktycznie analogiczną sytuację jak tutaj. Jednak w późniejszych przykładach zobaczycie, że to i to, to nie jest to samo. Tu też uczulam, żeby na to zwrócić uwagę, że nie zawsze tej instrukcji is będziemy mogli użyć zamiennie z tą instrukcją. Wyjaśnię później, dlaczego tak się dzieje, ale na razie ważne, żeby to tylko zasygnalizować. No i jak widzicie, również ten przykład wyszedł poprawnie, czyli mamy tutaj status prawdziwy. Kolejny przykład, mamy instrukcję zaprzeczenia, czyli sprawdzamy, czy status nie jest prawdziwy. A i tutaj, jak zaraz zobaczycie, uruchomię może pierwszy, żeby tu pokazać.
Jak widać, mamy tylko załadowanie kodu do pamięci, ale nic się nie wykonało, nie zwrócił nam się żaden wynik. Dzieje się to dlatego, że status jest true, więc zaprzeczenie, czyli negacja tutaj w tym przypadku tego true, oznacza, że wynik prawidłowy będzie false albo none. Tu właśnie też istotne, że mogą być te dwie opcje. Jeśli będzie none, to zobaczycie później, że również wyświetli się tak samo jak w przypadku false ta instrukcja. I mamy tu kolejny przykład, wykorzystanie instrukcji not, która działa podobnie jak właśnie ta negacja tutaj, czyli możemy po prostu zanegować to, co jest na wejściu. No i mamy znowu, tłumacząc na polski, jeżeli nie, status. Czyli jeżeli status jest nieprawdziwy, to znowu mamy taką sytuację jak tutaj i znowu nam w tym przypadku zwróci tylko załadowanie kodu do pamięci. Kolejny przykład, mamy już taki troszkę bardziej rozbudowany, gdzie sprawdzamy, czy status jest nieprawdziwy. Czyli znowu mamy sytuację jak wcześniej, ale tym razem zastąpiliśmy ten not przed statusem konstrukcją is not i tutaj mamy true w tym przypadku. Czyli sprawdzamy znowu tą opcję i znowu powinien być wynik taki jak wcześniej. Wszystko się jak najbardziej zgadza. No i tu mamy jeszcze jedną opcję właśnie tego zaprzeczenia. I ta opcja jest tak naprawdę tożsama z tą opcją, więc nie ma tutaj sensu bardziej jej tłumaczyć. Ale właśnie, tu nie zwróciłem uwagi na jedną rzecz, którą teraz chcę zwrócić jeszcze uwagę w tym przykładzie. Jak widzicie, tu wpisałem false, czyli tak naprawdę mamy takie troszkę podwójne zaprzeczenie. Na to trzeba też tutaj zwrócić szczególną uwagę. Czyli sprawdzamy, czy nie status, a więc wynik nie status, jest równy false. I w tym przypadku nie będziemy już mogli zastosować funkcji none, ponieważ nie status nie będzie już równy false, bo będzie równy non i wtedy znowu nam zwróci wynik błędny, czyli nie będzie jakby zgadzać się tutaj z tym false. Zaraz właśnie to Wam też pokażę na tym przykładzie. Na razie mamy wynik prawidłowy, status niefałszywy, ponieważ zaprzeczenie true może być albo właśnie false, albo non. Więc w tym przypadku się zgadza, czyli nasze zaprzeczenie true nie jest false. I mamy ostatni przykład. Tu dodałem taką dodatkową instrukcję else. Instrukcja else wykonuje kod, który jest właśnie wtedy, kiedy warunek jest niespełniony. Czyli jak właśnie będzie tutaj status negatywny, czyli będzie albo false, albo none, to powinna się wywołać instrukcja status fałszywy. Natomiast jeśli mamy teraz true, no to pojawi się status prawdziwy. No i znowu to sprawdzamy. I mamy status prawdziwy. Teraz Wam pokażę, jak uruchomić ten kod, kiedy właśnie nie macie tych wtyczek, co ja, nie możecie jakby poszczególnych fragmentów kodu uruchamiać, tylko jak właśnie wywołać nasz plik przy pomocy właśnie wiersza poleceń. Ja tu na przykład mam zainstalowaną wtyczkę, która pozwala mi uruchomić wiersz poleceń wewnątrz edytora, ale jeśli takiej wtyczki nie macie, no to po prostu sobie na przykład wyszukujecie CMD, czyli wiersz poleceń i otwieracie. Możecie też po prostu sobie zrobić skrótek. Ja tutaj mam skrót. I domyślnie wiersz poleceń się Wam otworzy właśnie w Waszym katalogu użytkownika, więc będzie trzeba prawdopodobnie przejść do adresu, gdzie znajdują się Wasze pliki, gdzie je zapisaliście. Jak widzicie, u mnie adres to jest OneDrive Python, Python 3, projekty, lekcje Python. Więc to jest taki mój adres, jeszcze w ogóle na innym dysku. Ale to już nie będę tutaj jakby się zagłębiał. Przejść możecie po prostu bardzo łatwo, na przykład wpisując CD. Skoczył się bufor pamięci w kamerze, musiałem jeszcze raz włączyć nagrywanie. Możecie jeszcze w inny sposób tutaj otworzyć sobie wiersz poleceń.
Na przykład przez wejście w katalog i tam pod prawym przyciskiem, tylko że musicie prawy przycisk wywołać z kontrolem, jak dobrze pamiętam, będzie właśnie też opcja otworzenia wiersza poleceń w tym miejscu. Jeśli nie będziecie mieli takiej opcji, no to już tutaj odsyłam do Google'a, żeby sobie wyszukać, jak właśnie uruchomić wiersz poleceń w konkretnym katalogu. Jakby to nie tego dotyczy ten odcinek, nie tego dotyczy ten film, więc nie będę już tutaj tego pokazywał. Natomiast jak już jesteśmy w tym konkretnym miejscu, no, tutaj będzie lepiej widać, większa czcionka. Jak już jesteśmy w konkretnym właśnie adresie i już ten właśnie wiersz poleceń jest uruchomiony, to po prostu sobie piszecie komendę Python i piszecie nazwę tego pliku, który chcecie uruchomić. Mój plik się nazywa lekcja druga 2.1, bo podzieliłem ją tutaj na kilka sekcji. I musicie oczywiście dodać rozszerzenie pliku, czyli że jest to plik py. Coś źle wpisałem? Aha, już widzę, co źle wpisałem. Nie mam tego podkreślenia. Widzicie, taki prosty błąd w nazwie pierwszego pliku i od razu się nie uruchomiło. Oczywiście nie ma tego podkreślenia. I tu już się pojawia problem właśnie przez brak tego podkreślenia, więc muszę tutaj szybko edytować ten plik. Widzicie, nie mogę go normalnie uruchomić z komendy, dlatego że dla tutaj interpretatora brak tego podkreślenia jest równoznaczny, jakbym miał komendę lekcja wpisaną jeszcze, czyli Python lekcja i dlatego nie chcę się uruchomić, więc muszę szybko tutaj zmienić tą nazwę, dodać ten podkreślnik. No, co jest? I teraz już powinno się uruchomić bez problemu. Z podkreślnikiem. O, jak widzicie, wyniki są dokładnie takie jak wcześniej, czyli status prawdziwy, prawdziwy, prawdziwy. Te są pomijane, bo nie zwracają żadnego wyniku. Status niefałszywy i na końcu status prawdziwy. Więc dokładnie robi się to samo, co tutaj miałem. Więc tak to wygląda, tak możecie sobie właśnie uruchamiać wasze kody. I na razie to tyle. Ja będę uruchamiał tutaj przez tą wtyczkę pozwalającą mi uruchomienie tylko wybranego fragmentu kodu. Wy natomiast możecie sobie uruchamiać w ten sposób. Lub jeśli właśnie chcecie, żebym zrobił odcinek poświęcony tym wtyczkom, które mam do uruchomienia właśnie takiego sekwencyjnego, to dajcie też znać w komentarzu. Dobra, tu myślę, że te przykłady były dosyć proste i są zrozumiałe, ale jeszcze tak szybko właśnie pokażę, co się stanie z tymi pozostałymi opcjami. Więc co będzie, gdy będzie false? I to ładujemy false do pamięci. I teraz jak widzicie, ten kod się nie wykonał. W sensie się wykonał, ale zwrócił nam tylko to, że kod został wykonany, ale nie zwrócił nam żadnego wyniku. Podobnie będzie tutaj. I tutaj, a w tym przypadku już powinniśmy z kolei dostać wynik, dostać gotowy. Dokładnie tak, jak przewidzieliśmy. No i wszystkie te pozostałe zaprzeczenia dokładnie tak samo zadziałają. Ale tutaj już to zaprzeczenie, to podwójne zaprzeczenie, jak tłumaczyłem, nie zadziała, ponieważ nasz status jest false, czyli warunek jest spełniony. Więc to podwójne zaprzeczenie jest tutaj jakby kluczowe, że właśnie zaprzeczenie tego statusu nie jest równe false. Więc taka dosyć tu ciekawa sytuacja. I ostatni przykład, oczywiście wynik fałszywy, ponieważ status nie jest prawdziwy, czyli nie jest true. No i teraz właśnie tą sytuację z pustym pudełkiem, czyli z tą sytuacją, kiedy mamy status określony jako non,
znowu ładuję go do pamięci. I pierwsze trzy przykłady będą tak samo, więc tutaj nic się nie zmieni. Te przykłady również będzie to samo, też się nic nie powinno zmienić. I tu tym razem powinniśmy otrzymać... O, witamy Janusza na pokładzie. Nowy subskrybent, powiadomienie się pojawiło. I tu powinniśmy teraz otrzymać jednak status niefałszywy. Więc jakby to zaprzeczenie się zgadza, czyli że wynik tu będzie prawidłowy, tylko w przypadku, kiedy nie będzie on wynikiem false. No i na końcu znowu mamy to, co mówiłem, czyli wyświetli się wynik fałszywy. Wszystko się jak najbardziej zgadza. Więc myślę, że te podstawowe tutaj warunki już rozumiecie, już wiecie, jak to funkcjonuje. Już jesteście w stanie takie proste warunki skonstruować. I od razu mówię, jak będziecie w przyszłości właśnie korzystać z warunków, to zalecane jest, żeby właśnie stosować konstrukcję typu true, false, a nie na przykład bardziej rozbudowane warunki, które na przykład sprawdzają konkretne wyniki. Na tamte przypadki będą nieco inne rozwiązania, ale o tym jeszcze będę mówił. Oczywiście też jakieś porównania liczb czy innych typów prostych można robić, ale mówię, w przyszłości Wam pokażę inne rozwiązanie, inny sposób tutaj właśnie korzystania z takiego podejmowania decyzji przez komputer, ale o tym dopiero później, bo to jest już takie bardziej zaawansowane zagadnienie. Na razie Was interesują tylko tutaj właśnie te konstrukcje warunkowe. Mamy teraz drugi zestaw przykładów. Teraz będziemy pracować na przykładach liczbowych oraz na sekwencjach, więc takie dwa przypadki sobie tutaj uwzględnimy. Jak widzicie, sobie ponazywałem zmienne pierwsza liczba, druga liczba, trzecia liczba. No i nadałem im wartości 1, 0, 1 i 0. Czyli pierwsza liczba i trzecia liczba są identyczne, pierwsza i druga liczba nie są identyczne. No i podobnie tutaj jest z sekwencjami, czyli pierwsza sekwencja, pierwsza tupla i druga tupla są takie same, natomiast trzecia tupla jest inna, więc tutaj na tych tuplach będziemy też mogli wykonać porównania. No i tutaj taki przykład, który może nieco wprowadzać w błąd, ponieważ przy poprzednim przykładzie mieliśmy sytuację, gdzie wartość prawdziwa zwraca nam wynik. I tu w przypadku wartości liczbowej również, mimo że informacja jest, czyli że mamy to 0, to przed chwilą sprawdziłem, że Python jednak to traktuje tak samo, jakby to było false i nie daje nam wyniku. Tu właśnie można się zdziwić, ponieważ wydawało mi się, że powinien tylko w przypadku non nie zwrócić wyniku, ale widać na liczbach też tak samo działa, czyli jeśli sprawdzamy, czy jest jakaś liczba, no to sprawdza, czy jest liczba inna od zera. Więc to jest taka różnica, w tym przypadku nie jest to liczba inna od zera, więc mamy jakby tą wartość jakby false, tak? Czyli to zapytanie nam zwraca wynik fałszu, że jest to 0, więc nic nie wyświetli żadnego wyniku. To właśnie może troszkę nastręczać pewnych problemów, że nie jest jakby to wprost powiedziane, że jest to false, ale akurat tutaj w Pythonie wartość 0 jest traktowana jako false. W przypadku liczb oczywiście. Drugi przykład. Mamy już porównanie pierwszej liczby i drugiej liczby. Czyli znowu tu akurat już wynik porównania powinien być do przewidzenia, bo nie są to jednakowe liczby, więc nie zwrócimy żadnej informacji. Dokładnie tak też się dzieje, czyli liczby jednakowe nie wyświetlił nam się napis liczby są jednakowe, tylko wyświetliło się, że kod został załadowany. Ale tu już mamy taką inną nieco sytuację, czyli zaprzeczenie pierwszej liczby, czy jest równe liczbie drugiej. A więc mamy tutaj
taką ciekawą konstrukcję, że właśnie porównujemy, ale ma być zaprzeczenie, czyli w tym przypadku wynik będzie prawidłowy, ponieważ zaprzeczamy temu zeru, więc ma traktować to zero jako coś innego niż to zero, czyli ma być zaprzeczenie tego zera. I w tym przypadku wynik będzie właśnie prawdziwy, ponieważ zaprzeczeniem tego zera może być jedynka, więc jest prawdopodobieństwo, że wynik będzie prawdziwy. I dokładnie tak samo w tym przypadku się dzieje, czyli mamy ten komunikat, że liczby nie są jednakowe, choć teoretycznie mogłyby być, nie, właśnie nie mogłyby być jednakowe, bo tutaj mamy zaprzeczenie. Ale gdybyśmy nie mieli tego zaprzeczenia not tutaj z przodu, no to wtedy właśnie byśmy mieli sytuację, że sprawdza, czy są jednakowe. Może tu troszkę zamieszałem, ale chyba jednak jest to zrozumiałe. Więc przejdę do kolejnego przykładu. I kolejny przykład, no to jest najprostszy przykład, czyli porównujemy po prostu dwie liczby, pierwszą i trzecią. Jak widzicie, są jednakowe, więc i tutaj wynik powinien być, że są jednakowe. Wszystko się zgadza. No i oczywiście w przypadku liczb możemy też porównywać informacje na zasadzie mniejsza, większa, tak jak w matematyce. Więc w tym przypadku, czy liczba pierwsza jest większa od liczby drugiej, jest to wynik błędny, więc nie mamy wyświetlonego komunikatu. Analogiczna sytuacja, czyli jest mniejsza, więc wynik będzie prawidłowy. I tu mamy oczywiście też opcje większe, równe. Również nie zgadza się, ale mniejsze, równe znowu będzie wynikiem prawidłowym. No i w tym przypadku większe, równe trzeciej liczbie znowu będzie wynikiem prawidłowym, dlatego że pierwsza liczba i trzecia liczba mają taką samą wartość. I teraz kolejna tutaj próba, kolejne porównanie, czyli znowu mamy ten przykład z IS, a mieliśmy tu wcześniej porównanie z dwoma znakami równości. I w przypadku liczb to porównanie jak najbardziej będzie działać tak samo jak w przypadku wartości boolowskich. Ale teraz przejdziemy tutaj do tupli. I pierwszy przykład, porównanie oczywiście błędne, czyli liczby są... A, przepraszam, te tuple akurat mamy na odwrót napisane, czyli pierwsze dwie tuple mają takie same wartości, czyli 0 i 2. I w tym przypadku porównanie jest, że są jednakowe, no bo są jednakowe. Ale teraz co się stanie, kiedy zamiast tych właśnie tutaj znaków równości użyję konstrukcji, użyję tej instrukcji IS. Czy będzie taki sam wynik? Chwila na zastanowienie. Uwaga. I mamy tutaj niespodziankę. Spodziewalibyśmy się takiego samego wyniku, ale mamy, że liczby są różne. Mimo, że tutaj wydaje nam się, że są identyczne. Dlaczego tak się dzieje? O tym opowiem za chwilę, jak przejdziemy do przykładów w trzeciej sekcji. Ale tu jeszcze ostatnią rzecz sobie sprawdzimy. Czyli czy możemy porównać właśnie sekwencje między sobą. No i pytanie, czy sekwencja pierwsza jest większa od sekwencji drugiej, trzeciej, przepraszam. I tutaj będziemy mieli wynik prawdopodobnie, że nie jest większa, ponieważ obie wartości są mniejsze. No i dokładnie tak też się dzieje. Ale co się stanie na przykład, jak zrobimy tutaj 5 i 2, czyli pierwsza liczba jest większa, ale druga liczba już jest mniejsza. Więc jaki będzie wynik tego porównania? Zapomniałem załadować tych sekwencji do pamięci i się dziwię, że inny wynik jest. To jeszcze raz odpalimy. W tym przypadku wystarczy, że przynajmniej jedna wartość w sekwencji będzie większa. Chociaż zaraz sprawdzimy. Na razie widzicie, że w przypadku jak pierwsza liczba jest większa, to mamy wynik prawidłowy, czyli pierwsza liczba już sprawdziła tutaj nam
te informacje, więc potraktowało nam, że pierwsza liczba jest większa, czyli warunek jest spełniony. Pierwsza sekwencja. Więc tym bardziej jak tutaj damy na przykład 6 i znowu to załadujemy, to wynik powinien być dokładnie ten sam, czyli że pierwsza sekwencja jest większa. Ale co się stanie, jak tu na przykład dam 3, czyli mamy drugą wartość większą, a pierwsza jest mniejsza. No, zgadujemy, jaki będzie wynik tej sekwencji. Nie jest większa. I to dlatego, że pierwszy wyraz jest mniejszy, więc porównane zostały pierwsze wyrazy. Warunek nie został spełniony dla pierwszego wyrazu, no to już dalej nie jest brane pod uwagę. Tak to wygląda w przypadku sekwencji, więc tutaj też trzeba uważać, porównując sekwencje, bo można jakby tutaj sobie spowodować taki nieprzewidziany błąd przez porównanie sekwencji. Ale jak już wspominałem, raczej się nie robi tego typu porównań. Raczej nie będziecie potrzebować porównywać sekwencji w ten sposób, czyli czy są większe, czy mniejsze. Ale to po prostu pokazałem, że jakby też konstrukcja warunkowa będzie działać w przypadku sekwencji. Więc nie musi być wcale powiedziane, że muszą być to liczby albo wartości boolowskie. I teraz mamy kolejną partię przykładów. Przykłady związane z tekstami. Możemy teksty też porównywać, nie ma jakby najmniejszego problemu. No i znowu sobie załadujemy te teksty do pamięci. I w pierwszym przykładzie mamy porównanie pierwszego tekstu z drugim tekstem. Teksty są różne, więc oczywiście wynik będzie taki, że nie mamy żadnego powodu, by wyświetlić wiadomość. W drugim przypadku, no już mamy powód, bo mamy zaprzeczenie, więc wyświetli nam się pierwszy tekst. Dokładnie tak się dzieje. Mamy teraz trzeci przypadek, czyli porównanie trzeciego i czwartego. Teksty są takie same, więc spodziewamy się oczywiście wiadomości, że działa. No i mamy tutaj znowu ten przypadek z zastąpieniem is zamiast tego. No i jak już w przypadku sekwencji widzieliście, dostaliśmy wiadomość, że nieprawidłowy wynik, mimo że się spodziewamy, że wynik jest prawidłowy. Dzieje się tak ze względu na to, że o ile wartości boolowskie i wartości liczbowe są już zadeklarowaną instancją, czyli zostały już jakby takimi, są już takimi gotowymi obiektami, dlatego ich porównywanie odbywa się na zasadzie porównywania takich samych obiektów, czyli tak jakbyśmy już tą cyfrę przypisali do tej zmiennej. Natomiast w przypadku tych informacji typu właśnie tekstowego czy sekwencji, już robimy tak jakby do tego pojemnika wkładamy dwa różne teksty, czyli dwie różne kartki z tą samą wiadomością. Więc dla komputera są to dwie różne kartki, mimo że mają tą samą wiadomość. I w przypadku właśnie, kiedy stosujemy is, porównuje instancje, czyli że są to dwie kartki, a nie porównuje wiadomość na tych kartkach. Natomiast w przypadku, jak mamy tutaj dwa znaki równości, to porównuje właśnie tą samą wiadomość na tych kartkach, a nie instancje, czyli nie same kartki. Myślę, że ten przykład z kartkami jest dla Was zrozumiały, że instancją są te kartki, a nie wiadomość na tych kartkach. I tak samo się odbywa w przypadku porównywania liczb, z tym, że w przypadku porównywania liczb jakby mamy kopię tego samego elementu, tej samej instancji, czyli a tu w przypadku kartek mamy dwie różne kartki, ale mamy tą samą wartość na kartkach, więc to jest ta taka diametralna różnica między właśnie liczbami i wartościami boolowskimi, a tutaj różnymi rodzajami właśnie sekwencji, bo jak pamiętacie z lekcji o zmiennych, teksty również są sekwencjami.
Więc tyle jeśli chodzi o te przykłady. Przejdziemy teraz do czwartej części, do przykładów tutaj zapisanych. I znowu będziemy tutaj poruszać się z wykorzystaniem liczb. I na początek taki szybki tutaj przykład. Jak widzicie, nie muszę wcale korzystać tutaj z ifa, nie muszę sprawdzać warunku. Mogę po prostu zapytanie warunkowe wstawić do printa. I również to zwróci nam wynik. A co nam zwróci? W tym przypadku false, no bo 4 nie jest identyczne z dwójką, więc porównanie tych dwóch elementów zwraca fałsz. Więc zwraca wartość boolowską. To jest właśnie też istotne tutaj przy porównywaniu tych elementów, że wynik jakby działania tej instrukcji warunkowej, tego zapytania warunkowego, zwraca wartość właśnie prawdy albo fałszu, a nie konkretną wartość. Tu jeśli chcecie właśnie konkretną wartość, no to też musicie porównywać z konkretnymi wartościami. Ale tak czy siak zawsze zapytanie warunkowe będzie zwracać albo prawdę, albo fałsz. Więc na to was uczulam. No i drugi przypadek, oczywiście mamy wartość true, ponieważ czwórka nie jest identyczna z dwójką i to się wszystko tutaj zgadza. I teraz przejdę do łączenia zapytań. Więc załadujemy sobie tutaj te proste zmienne boolowskie, ale jak widzieliście, możemy tak naprawdę każdy typ porównywać. No i w pierwszym zapytaniu porównujemy sobie właśnie, czytając dokładnie, jeżeli pierwszy status i drugi status, czyli pierwszy status musi być prawdą i drugi status musi być prawdą. Jak widzicie, drugi status jest fałszem, więc w tym przypadku oczywiście nam nie zwróci wyniku. A dobra, zwrócił nam wynik, ja tu wprowadziłem w błąd. Ja źle przeczytałem, bo tu oczywiście mamy porównanie pierwszym z trzecim, czyli porównanie wartości. Ja już źle popatrzyłem i już zacząłem was wprowadzać w błąd. Porównujemy pierwszy i trzeci, a nie pierwszy i drugi. Więc dlatego tu mamy identyczne wartości, więc mamy identyczne wyniki. W drugim przypadku mamy właśnie pierwszy. Na odwrót po prostu przykłady ustawiłem. Ja popełniłem błąd, a tłumacząc wam, jakby nie popatrzyłem dokładnie i dlatego zacząłem też mieszać, więc porównujemy właśnie dwie wartości, czyli mamy tutaj dwie wartości true, więc wynik jest prawidłowy. Tu porównujemy wartość true i wartość false, więc porównujemy, po porównaniu wyników są wynikami błędnymi. Mamy teraz tutaj inny przypadek, czyli nie stosujemy AND, czyli nie robimy, bo właśnie w tym przypadku jak AND stosujemy, oba wyniki muszą być zgodne, czyli porównując w ten sposób przez AND, to zapytanie i to zapytanie musi zwracać taką samą wartość, czyli jeśli byśmy tutaj dodali, bo możemy na przykład zrobić w ten sposób, czyli if false, czyli sprawdzamy, czy pierwszy status jest false, a drugi status jest true, to w tym przypadku już będziemy mieli wynik taki. Dlatego, że tutaj sprawdzamy pierwszą informację, czyli pierw sprawdzamy to. No i już mamy tu na początku tak naprawdę wynik błędny i ta część już nawet nie jest sprawdzana, to co jest po tym endzie. To też jakby jest istotne. Możemy teraz sobie zrobić inny przykład, czyli dopisać tutaj jeszcze sprawdzenie, czy jest różny od true. Tak, nie, różny od false niech będzie. O. I druga wartość, jakbyśmy tutaj wstawili do printa, zwróci nam, że trzecia wartość jest różna, czyli będzie prawdą. I pierwszy status też jest prawdą, więc ten przykład teraz nam zwróci, że oba są prawdziwe.
Rozumiecie już, że możemy zapytania po prostu łączyć przy pomocy spójnika i, czyli AND. I te zapytania mogą być skonstruowane, jak widzicie, całymi warunkami, a nie tylko właśnie tą najprostszą formą, czyli nie tylko w ten sposób. No i mamy tutaj kolejny łącznik, tym razem OR. OR, czyli loop. No i loop w logice oznacza jedną albo drugą wartość. Czyli wystarczy, że jedna wartość jest prawdą, to będziemy mieli wynik prawdziwy. Więc w tym przypadku ten test, w pierwszym przypadku mamy true, w drugim przypadku mamy false, ale że już w pierwszym przypadku jest true, no to już nawet to drugiego nie musi sprawdzać i od razu zwraca wynik prawdziwy. W drugim przypadku oczywiście oba wyniki są prawdziwe, więc zastosowanie tego loop tak naprawdę daje nam to samo, co, ponieważ już pierwszy wynik jest prawdziwy. W trzecim przypadku pierwszy wynik jest fałszywy, czyli mamy false na początku, ale drugi wynik jest prawdziwy. I co się stanie? Oczywiście też się stanie to samo, czyli mamy drugi warunek spełniony, więc tu, że ten warunek nie był spełniony, jest ignorowane, ponieważ mamy właśnie ten spójnik OR, czyli loop, więc wystarczy, że jeden z tych warunków z tego porównania będzie prawdziwy. No i mamy tutaj kolejny przykład. W tym przykładzie, jak widzicie, zastosowałem warunek podobny jak wcześniej, czyli sprawdzamy, czy pierwsza liczba jest mniejsza od drugiej, ale tutaj, jak widzicie, to porównanie zwróci nam wynik fałszywy, tak? Bo pierwsza liczba nie jest mniejsza, jest większa od drugiej. Więc będzie wynik fałszywy, a więc musimy przejść do else'a. Ale co tu mamy? Zamiast else'a mamy elif i mamy kolejne zapytanie. To jest taka dodatkowa konstrukcja, która nam pozwala właśnie na zrobienie alternatywnego warunku. Mogę tutaj jeszcze na przykład dać jakiegoś else'a, nie jest problemem. I tak naprawdę tych elif'ów, tych alternatywnych warunków, możemy dawać ile chcemy. Tak naprawdę dopóki nie zrobimy tego else'a, to możemy tych elif'ów tutaj łączyć. Elif to jest po prostu połączenie else if, tak? Więc jakbyśmy cię tak naprawdę pod tym else'em zrobili jeszcze if'a i to jest dokładnie tego samego rodzaju konstrukcja. Więc tym się po prostu różni ten elif, że możecie jakby dodać kolejny warunek, kolejną alternatywę. No i oczywiście mamy tutaj status sprawdzony, że jest prawdziwy i mamy wiadomość, że jest true. Czyli wyświetlił nam się status, a nie liczba. I analogicznie w drugim przypadku wyświetli nam się liczba, ponieważ warunek jest spełniony, więc wyświetli nam się to, co jest tu. Myślę, że to jest zrozumiałe i możemy przejść do kolejnego zestawu przykładów. I tu mamy taką nową konstrukcję, która się pojawiła dopiero w Pythonie 3.8, więc nie możecie tej konstrukcji wykorzystać we wcześniejszych wersjach Pythona. I nie jest to jakoś specjalnie potrzebna konstrukcja. Jest to konstrukcja zwana morsem, czyli z angielskiego walrus, nie wiem jak się poprawnie to wymawia, chyba walrus, ale głowy nie dam. Nazwane jest to morsem, dlatego że mamy tutaj jakby oczka i kły. I to się skojarzyło komuś z morsem i dlatego tak ten operator został określony. I ten operator pozwala nam właśnie zrobić ten błąd, który wcześniej jakby nam uniemożliwiał Python, czyli przypisanie wartości do zmiennej w trakcie tworzenia warunku. No i jakby mamy ten pierwszy przykład, z tego odpalimy. Mamy taką konstrukcję, czyli że mamy x równe 2, porównujemy z x-em,
x jest mniejsze od 3, więc tego x-a wyświetliłem. W drugim przypadku do x-a przypisane będzie 3 i też mogę tego x-a wyświetlić. No i po co nam taka konstrukcja? Czy ona do czegokolwiek jest nam potrzebna? Ja mam dosyć mieszane uczucia względem tej instrukcji, ale teoretycznie może się przydać w konkretnym przypadku. No i ten konkretny przypadek właśnie tu na dole mam zastosowany, ale zaraz do niego przejdziemy. Pierw wyjaśnię tutaj nową rzecz, która się pojawia. Mamy input. Input jest to po prostu odwrotność printa, tak? Czyli print wyświetla nam informację, a input pozwala pobrać jakąś informację. No i jak sobie ten kod uruchomię, jak widać wyskoczyło mi okienko dialogowe, aby wpisać jakąś treść. No i wpiszę swoje imię, bo w końcu mam zapytanie, podaj imię. No i otrzymałem oczywiście wynik taki, jaki wpisałem w inputcie. No i jak przed chwilą powiedziałem, można tego walrusa, tego morsa, ten nowy operator, zastosować w ciekawy sposób, mianowicie możemy właśnie w warunku wpisać, przypisać do tego, do tej zmiennej w warunku bezpośrednio do inputa, czyli nie musimy tego inputa robić wcześniej i potem wywoływać warunek, tylko od razu w warunku jakby wywołać tego inputa. No i jak sobie teraz to uruchomię, znowu wyświetli mi się okienko dialogowe, bo został uruchomiony ten input. No i teraz wpiszę na przykład nie swoje imię, dajmy na to Janek wpiszę. No i jak widzicie, jakbym wpisał swoje imię, no to warunek byłby spełniony, ponieważ porównujemy z moim imieniem. No i bym dostał komunikat, tak, to twoje imię stwórca. Taki żarcik mały. No ale ze względu, że wpisałem inne imię, no to mamy komunikat, nie jesteś stwórcą, muszę zniszczyć ludzkość. Więc jak widzicie, tutaj możemy sobie zrobić różne tego typu decyzje. No komputer podjął bardzo straszną decyzję, bo musi zniszczyć ludzkość, ponieważ właśnie dostał błędny wynik. A miał w zapytaniu dostać wynik prawidłowy. No ale to już jakby żarty na bok. Po prostu tego walrusa możemy wykorzystać po to, aby właśnie dynamicznie wywołać inputa. No, ale możemy tego inputa też wywołać w ten sposób, czyli pierw pobrać wartość i później ją porównać tutaj i będzie zupełnie tak samo, czyli jak zrobię po prostu ten name. Skopiuję może o w ten sposób. Zrobię tak. A tu tego walrusa usunę. To będzie działać dokładnie tak samo, jak widzicie, zapytał mnie o imię. Wpiszę teraz swoje imię prawidłowo. No i jakby widać, że ten if zadziałał prawidłowo. Więc to, czy ten walrus, czy ten nowy operator nam się do czegoś przyda, no to już zależy tak naprawdę od Was, czy chcecie go stosować, czy nie. Ja tutaj jedynie zwrócę taką uwagę, że jak widzicie, gdzieniegdzie mi się przy informacjach pojawia taki komunikat zaznaczony żółtą kropką, że jest jakiś błąd. I tu na przykład wyświetla mi błąd przy tym walrusie, dlatego że ten walrus, ten nowy operator jest pewnego rodzaju zaprzeczeniem standardu PEP8 i nie jest jeszcze on tutaj zdefiniowany odpowiednio. No i właśnie ten system, który ja mam do wykrywania takich błędów składniowych, informuje mnie, że tutaj coś jest nie tak z tą składnią, bo ponieważ właśnie tego walrusa tu nie powinno być, bo nie spodziewa się dwóch kropków. Jakby w domyśle powinien być jeden dwukropek i jakiś warunek wpisany, a nie dwa dwukropki. Dlatego mi to zaznacza jako błąd. Więc dlatego jestem dosyć sceptyczny do tego nowego operatora. Może gdzieś ten operator zostanie dopracowany tak, aby w standardzie dobrze działał i żebym mógł wtedy korzystać z automatycznego formatowania kodu właśnie pod PEP8. Ale jakby chciałem tutaj Wam pokazać po prostu ten przykład tego nowego operatora bardziej jako ciekawostkę, więc
Póki co ja bym zalecał stosowanie tej konstrukcji, ale jak chcecie, możecie tego Walrusa też zastosować, tylko pamiętajcie, że wtedy musicie uruchomić swój kod przy pomocy Pythona 3.8, ponieważ Walrus nie działa w Pythonie 3.7. I to jakby tyle w tej kwestii i przechodzimy już do ostatniej sekcji, ostatnich przykładów. No i tu mamy taką oto konstrukcję. Mamy inputa na początku, napiszę coś. Od razu sobie go załaduję do pamięci. I mogę tu jakąś już informację mu podać, a napiszę cos. Czyli bez użycia polskich znaków. No i teraz tu mamy taką ciekawą konstrukcję. Mamy zapytanie, ale tutaj ze słowem in. Więc pytamy po prostu. Jeżeli, albo raczej w tym przypadku musimy zapytać, czy answer, czyli odpowiedź, jest w. I tu mamy właśnie zrobioną tą tuplę, zrobioną tą sekwencję. No i on sprawdza właśnie, czy moja odpowiedź mieści się w zakresie dopuszczalnych odpowiedzi. Jak widzicie, wpisałem cos, więc cos mieści się w tym przypadku i wynik tego kodu wyjdzie odpowiedź prawidłowa. Więc jakby tutaj się wszystko zgodziło. I mamy teraz kolejny przykład. Zadeklarowałem sobie prosty licznik, który na początku ma wartość 0. No i jak widzicie, już nie stosuję tutaj ifa, ale stosuję tutaj while. I znowu celowo zastosowałem tego walrusa, chociaż nie musiałem. A chodzi o to, że za każdym razem, przy każdym przejściu pętli, bo to jest pętla, while oznacza pętlę, przy każdym przejściu pętli będzie mnie się pytał, czy chcę zakończyć. Jeśli odpowiem inaczej niż tutaj dopuszczalne opcje, no to wtedy się pętla wywoła ponownie. I z każdym wywołaniem pętli będzie do licznika dodawał wartość 1 i wyświetlał nam tą wartość tutaj. Więc mogę uruchomić ten kod. No i jak widać, pyta mnie się, czy chcę zakończyć. Daję teraz na przykład n. No i jak widzicie tutaj w tym zaczernionym polu, bo tak akurat ten edytor wyświetla, mam wartość 1, ponieważ licznik został o 1 podbity i i wynosi 1. Jak znowu napiszę coś niezgodnego z tymi dopuszczalnymi odpowiedziami, znowu mam kolejny wynik, czyli mamy 2. Jak dam n, znowu mamy zły wynik, not, znowu mamy zły wynik. A teraz jak dam jakąś dopuszczalną wartość, na przykład zostawię puste i dam enter, albo wpiszę t, różne opcje, wpiszę y, albo wpiszę yes, no to już będzie warunek spełniony i już wyszedłem z tej pętli. Możemy to jeszcze zrobić w inny sposób. Mianowicie możemy zamiast tego walrusa zastosować oczywiście tą wartość exit tutaj, czyli możemy sprawdzać w tym miejscu. I sobie jeszcze i tu skasujemy, tak, czyli sprawdzamy, czy exit nie jest w tym zestawie możliwych opcji. No i sobie musimy tego teraz exita na początku zadeklarować, ponieważ jeśli nie mamy go zadeklarowanego, no to zwróci nam błąd. Więc na przykład ustawmy go jako false. I teraz odpalę w ten sposób. Czyli się pętla wywołała. Aha, bo teraz się pętla wywoła, bo ten exit prawdopodobnie jest zadeklarowany wcześniej. Ale dobra, damy T, czyli wywołał. No właśnie, on teraz wywołał nam ten kod, dlatego że tutaj nie zresetowałem tych liczników. Ale teraz jak załaduję jeszcze raz do pamięci z tym exitem false, to znowu się wywoła.
I jak widzicie, false nie ma tutaj spełnionego warunku, więc wyskoczyło mi to pytanie. No i mogę zakończyć. No jak widzicie, licznik idzie od zera, ponieważ ponownie załadowałem do pamięci te zmienne. Ale teraz na przykład wpiszę tutaj nie false, a wpiszę pusty. I teraz pętla się nie powinna wywołać. No jak widzicie, nie dostałem zapytania, ponieważ exit już spełnił ten warunek, więc jakby nie została wykonana pętla ani razu, ponieważ exit spełnia warunek. Myślę, że to jest proste. I na koniec mamy taką fajną dosyć konstrukcję, pozwalającą na zapisanie warunku od razu w jednej linijce z deklaracją zmiennej. I mamy taki przykład tutaj. Status jest prawdziwy, jeżeli name, czyli to, co tutaj będzie podane, jest równe Marcin, a jeśli będzie co innego niż Marcin, no to zwróci false. Więc od razu możemy właśnie przypisać do statusu warunek i w ten sposób będziemy mieli jakby w jednej linijce zapisany cały kod, który teoretycznie powinien zajmować aż 4 linijki. Uruchommy sobie to. Muszę zaznaczyć cały kod. Pyta mnie o imię, więc jak wpiszę Marcin, oczywiście mamy wartość true. Jak uruchomię to jeszcze raz i wpiszę znowu tego Janka, czyli wynik fałszywy, mamy false, więc wszystko się zgadza. Wszystko działa tutaj jak powinno. I tu już muszę właśnie też zwrócić uwagę. W tej konstrukcji, czyli takiego prostego warunku zapisanego w pojedynczej linii, nie możemy zastosować właśnie tego nowego operatora. Dlatego muszę tutaj wcześniej tą wartość name właśnie w ten sposób zadeklarować. To jest właśnie ta różnica. Ewentualnie mogę jeszcze spróbować taką sztuczkę, bo nawet jej nie sprawdzałem, czy to zadziała. Czyli nawet nie deklarować tutaj tego walrusa, nie deklarować żadnej zmiennej, a wywołać po prostu funkcję i w teorii powinno to zadziałać. I działa. Więc jak widzicie, możemy tego inputa tak naprawdę od razu w ifie dać i nie musimy żadnej zmiennej stosować, więc ten nowy operator nam się nie za specjalnie do czegokolwiek tutaj przyda. Więc dlatego tym bardziej jestem sceptyczny do niego. Ale jest to po prostu taka nowość i dlatego chciałem to jako ciekawostkę tutaj wspomnieć. No i przejdziemy teraz do zadania dla Was. A zadanie jest następujące. Zrobiłem jakby tutaj dwie opcje tego zadania, czyli wersję podstawową i wersję dla ambitnych. Wersja podstawowa to zrób prosty quiz matematyczny z 10 zadaniami, wykorzystując konstrukcje warunkowe. Więc po prostu musicie przy pomocy konstrukcji warunkowych zadać 10 jakichś pytań o wynik, no i sprawdzić przy pomocy właśnie instrukcji warunkowych, czy wynik jest poprawny. To jest jakby takie podstawowe zadanie. A dla ambitnych tutaj dodałem, że korzystając z pętli while, konstrukcji warunkowych oraz generatora liczb pseudolosowych, zrób quiz matematyczny generujący zadania losowo tak długo, aż użytkownik postanowi zakończyć. Czyli tutaj możemy zamiast wpisać na sztywno zadania, możemy właśnie robić, żeby za każdym razem losował nam różne liczby, czy nawet losował znak działania. I w ten sposób jakby zrobić nieskończony quiz, czyli warunkiem końca będzie tylko i wyłącznie decyzja użytkownika. To jest właśnie ta trudniejsza opcja. No i tutaj zamieściłem taką małą podpowiedź. Wystarczy ten fragment kodu sobie zamieścić na początku naszego kodu właśnie, czyli musimy zaimportować funkcję randrange właśnie z biblioteki random, czyli z biblioteki odpowiedzialnej za liczby pseudolosowe. No i przykładowe wywołanie tej funkcji to jest wpisanie po prostu wartości maksymalnej, która jest jakby tą granicą. I tutaj jak widzicie zapisałem, że zwraca losową liczbę całkowitą od 0 do 99.
czyli 100 już nie jest brane pod uwagę, tylko 0 jako pierwszy wyraz i mamy 100 wyrazów od 0 aż do 99. I na przykład, jeśli chcecie właśnie skorzystać z tego randa, to piszecie wcześniej zmienną. Jak deklarować zmienne, no to wiecie, więc po prostu deklarujecie zmienną przy użyciu tej funkcji, czyli nie wpisujecie wartości na stałe, a wpisujecie wartość losową. To taka podpowiedź, co musicie zrobić, a reszta już jak właśnie rozwiązać to przy pomocy pętli i konstrukcji warunkowych, zostawiam Wam. Gotowe rozwiązania, proszę, żebyście nie wysyłali mi przypadkowo, choćby na maila, tylko żebyście zamieścili je, tutaj przykładowy adres takiego, takiej strony, gdzie możecie właśnie wkleić kod Pythona i go uruchomić, czyli nie musicie mieć nawet zainstalowanego Pythona ani edytora, tylko możecie online to zrobić. Możecie też po prostu wpisać edytor Pythona online czy Python IDE online i będziecie mieli właśnie różne strony, które oferują taką opcję, że właśnie możecie kod bezpośrednio na stronie przetestować, a nie kopiując go do właśnie edytora. Więc jak wrzucicie po prostu kod do takiego edytora online, to wklejcie po prostu link do tego kodu zapisanego w tym edytorze online w komentarzu pod filmem. Tak się umawiamy. No i wybrane rozwiązania Wasze omówię w kolejnym odcinku, powiem, co jest na przykład źle, co można zrobić lepiej, bo podejrzewam, że parę rozwiązań tutaj nie będzie takich dobrych. No wiadomo, no, skoro oglądacie ten kurs, no to dopiero zaczynacie swoją przygodę z programowaniem, więc na pewno zrobicie pewne błędy, o których właśnie opowiem w kolejnym odcinku. A żebym mógł właśnie o tych błędach opowiedzieć w kolejnym odcinku, no to potrzebuję właśnie Wasze rozwiązania, żeby na Waszych przykładach pokazać, co można zrobić lepiej. I to myślę tyle w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, oczywiście zachęcam do kliknięcia łapki w górę. Jeśli się nie podobało, no to kliknięcia tej łapki w dół, jeśli musicie ją kliknąć w dół. Ale przede wszystkim, jak Wam się nie podobało, to dajcie znać w komentarzu, co było nie tak, bo czasami widzę przy swoich filmach łapki w dół, ale nikt nie napisze, co jest źle, co mu się nie podobało, dlaczego tą łapkę w dół dał. Więc naprawdę o to apeluję, że jeśli już dajecie tą negatywną ocenę, no to napiszcie, co było źle, żebym wiedział, co poprawić, no a nie tak jak w tej chwili ja się zastanawiam, co było źle, co się komuś nie spodobało, na podstawie tego, że po prostu kliknął tą łapkę w dół. Więc to jest taka fajna informacja zwrotna od Was, że wiem, co powinienem poprawić i dlatego zachęcam do dodawania komentarza i informowania mnie, co było nie tak. Zachęcam też do subskrybowania kanału, kliknięcia dzwoneczka, aby nie pominąć kolejnego odcinka. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.